piękny poranek. 7 września 2023 roku. Piękny dzień. Piękna alejka. A i mam piękny temat dzisiaj do rozważań. Bardzo piękny. Pastwisko dla oczu. Jest podobno takie niemieckie przysłowie. No nie przytoczę niestety w oryginalnym języku, ale w takim tłumaczeniu wolnym. Pastwisko dla oczu. Karmienie oczu. Czym tutaj można karmić oczy? Tymi zachwytami właśnie. Tymi właśnie zachwytami. Tym porankiem cudnym. Tą zielenią, która usypia się. Będzie zmieniała kolor. Będzie się ubarwiała. Dawała pastwisko dla oczu. A ile jest takich sytuacji, ile jest takich miejsc, gdzie po prostu karmimy swoje oczy zachwytami. Przyroda, sztuka, którą tworzą ludzie, sami ludzie również, mogą być pastwiskiem dla oczu. Kiedy są piękni, kiedy są piękni fizycznie, a kiedy są piękni duchowo, to też jest pastwisko dla oczu, ale dla oczu duszy. A no tak. Pastwisko dla oczu duszy. Ech, ech, ech. No, na 28 dni pożegnam mój kochany lasek, moje filmiki. Jak już mówiłam we wcześniejszym filmiku, wybywam z misją. Z misją babci. Będzie się rodził Adaś. No i cóż, a ja będę opiekowała się. Właśnie to mną się będą opiekować. Starsze wnuczęta. Tam. Po prostu. Wspaniały czas. Tyle radości. Pastwisko dla oczu, duszy i dla oczu. Takie maleństwo to cud po prostu. Cud narodzin jest zawsze poruszający i wzruszający. Pastwisko dla oczu. Ten cudny poranek. Wdzięczność, która przepełnia człowieka wtedy, kiedy właśnie odkrywa to, na jakim pięknym świecie żyje. Może być uczestnikiem tej cudownej uczty. No i karmić te oczy zachwytami. No, zobaczymy, jak będziecie listeczki kochane wyglądały za 28 dni, kiedy tu przygalopuję. O, przygalopować to ja przygalopuję 29. 3 tygodnie, Dawno już nie byłam tak długo poza domem, bo faktycznie to lato to rozjeżdżona byłam na prawo, na lewo. Cudowne lato. Cudowne, krótkie wypady, krótkie podróże. I na tym pastwisku mogłam wtedy sobie przebywać ile wlezie i karmić swoje oczy górami,
oceanem, morzem, zachodami słońca. O, wschodów nie widziałam, niestety nie dało się. Trzeba było wcześniej wstać, a to się nie udawało. Pastwisko dla oczu to coś cudownego, ale jeszcze cudowniejsze jest pastwisko dla oczu duszy, gdyż najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. No, chyba że chodzi o oczy duszy. A tak się rozmarzyłam. Ten cudny, piękny poranek wrześniowy, cieplutki. I zabieram ze sobą te zachwyty. Będę miała pastwisko dla oczu wśród irlandzkiej przyrody, która jest cudna. Zielona o każdej porze roku, ale kolorowa jesienią, a zielona zimą. Uwielbiam podziwiać drzewa irlandzkie i tą zdecydowaną zieleń, taką krzepką, prawdziwą, zdecydowaną. Nie tam taką delikatność. Pastwisko dla oczu. Jakie to wielkie dobrodziejstwo móc patrzeć i podziwiać i przepełniać swoją duszę wdzięcznością za to wszystko. A to taki właśnie filmiczek dzisiaj. Filmiczek pełen zachwytów. Pastwisko dla oczu. Pastwisko dla oczu duszy. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia. I nie oszczędzajmy na tym patrzeniu. Szukajmy tych zachwytów. Bądźmy na tym pastwisku dla oczu.